dzisiejszym odcinku Czechy uzyskają dostęp do morza, co doprowadzi do wybuchu I wojny światowej 450 lat za wcześnie. I w tajemnicy wam powiem, że Moskwa też stanie do tej wojny, a i stworzę też Prusy husyckie. A wy imperialiści? Tutaj Lukas. Jeśli to, co zobaczyliście w dzisiejszym odcinku wam się podoba, zostawcie 2000 lajków i rozgromimy Europę wtedy do końca. A teraz zapraszam do rzezi. W tym celu zagramy sobie Czechami pod masakrację. Czechy to jest jeden z moich ulubionych krajów. Mają naprawdę świetne idee. Już na początku zmniejszone koszty doradców oraz, jak już wiemy, zwiększony wzrost Imperial Authority, więc przydaje się to bardzo w momencie, kiedy jesteśmy cesarzem. Ale odcinek z bycia cesarzem był kiedyś tam. Polecam go obejrzeć, bo jest dość ciekawy. My tym razem wykorzystamy troszeczkę militarnych rozwinięć i technologicznych, jak i jeszcze tańszych doradców, by wykoksić Czechy, a następnie zrobimy z nich Prusy i będziemy podbijali Europę. Oczywiście przyjmiemy religię husycką i tak też zamierzam wykorzystać niektóre z misji czeskich, zwłaszcza na Unię nad Polską, Węgrami. Jak i czeskie kryształy też wykorzystamy. Co prawda nie mamy żadnego dobrego władcy, bo nasz władca nie żyje, ale niedługo będziemy mieli na to event lub nam się narodzi. Możemy sobie spokojnie pozwolić na jakiś doradców. Szkoda, pan od dyscypliny by nam się przydał, albo od morali. Może przerolujemy za chwilę. Ekonomię mamy całkiem niezłą, a to dzięki głównie jednej prowincji, a mianowicie Heb, gdzie mamy naszą kopalnię złota. Drugą bardzo dobrą prowincją jest Rudoheri, czy jakkolwiek się to wymawia. Mamy tutaj szkło, a będę próbował odpalić pewien event, ale o tym później. Rywali na starcie raczej nie wybieram, poczekam 2 miesiące, zobaczę, jak rozdzielą się rywale na świecie i dopiero wtedy to zrobię. A jeżeli idzie o estate'y, no to tutaj mamy 35% kraulanców na starcie, co pozwala nam brać wszystkie punkty. A poza tym to już tylko tańszych doradców, tylko administracyjnych i dyplomatycznych. Dodatkowo umieszczam, bierzemy prestiż u stanu szlachty, bierzemy jak zwykle Supremacy over the Crown oraz Strong Duchies w tym wypadku. Następnie ziemię sprzedajemy, 1 grudnia zdewujemy i dopiero wtedy ją odbierzemy. Misji na papieża nie bierzemy, bo jest szansa, że bardzo szybko nam się odpali event na husytów i wtedy no trudno, tej misji nie wykonamy, więc no, może pójdziemy w liczbę sojuszników w liczbie 2. Pierwszy event powiązany z husycyzmem to jak zwykle albo tolerancja, albo no, zwalczanie husycyzmu. Jeżeli chcecie zostać cesarzem Holy Roman Empire, raczej idziecie w zwalczanie, jako że chcę zostać husytą, no to biorę tolerancję. Klikam od razu też sojusz z Austrią, przyda nam się i w sumie mając ten sojusz mogę spokojnie uczynić Węgry naszym rywalem. Mniejsza szansa na to, że Austria weźmie z nimi sojusz. Mam pecha i Polska z Brandenburgą mają sojusz, więc muszę poszukać kogoś, kto wystąpi przeciwko Brandenburgii. I tutaj mamy w informacjach Saksonię oraz Zakon Krzyżacki, więc myślę, że jeszcze tutaj weźmiemy właśnie tych sojuszników, przy czym Zakon... nie jestem pewien. Tutaj się muszę jeszcze zastanowić, czy chcę. Oto już jak widzę, jak mapa sojuszy się rozkłada, naszym kolejnym rywalem będzie Polska oraz Brandenburgia. Od razu też przystępuję do trenowania ciężkiego naszych wojsk i tak z pełną świadomością zatrudniam jeden regiment najtańszej kompanii. Tak, wiem, że straciłem tutaj 5 profesjonalizmu, ale jeszcze jako Czechy mamy bardzo mały przyrost manpowera, więc musimy sobie poradzić jakoś inaczej z tym. No, a ja sam zebrałem następującą koalicję państw. Zakon Krzyżacki, Szczecin, Magdeburg, Saksonia, no i Austria, tylko w formie w sumie zabezpieczenia. No i niestety doszło do sojuszu austriacko-węgierskiego. Będziemy musieli sobie jakoś z tym poradzić. I dostaliśmy Habsburga jak zwykle na tron, ale i tak się go zaraz pozbędziemy. Teraz nasza dyplomacja pracuje nad przysługami od naszych sojuszników, żeby byli chętniejsi do wojny. I mamy to powrót Jana Husa, w zasadzie to husytów do kraju. Ja pójdę oczywiście w husycyzm totalnie. I tutaj trzeba uważać, żeby nie dostać... Nie, dostajemy Nightborn Heretics Religion. Trudno, trzeba będzie zaraz jeszcze poprawić relacje z Austrią, żeby nie uległy zerwaniu. Zaczynam też od razu nawracać nasze prowincje
bo nam na tym mega zależy i może zaczniemy od prowincji, które będę pierwsze dewował, czyli od naszej prowincji z szkłem. Relacje z Osmanem czy Kler? Relacje z Osmanem czy Kler? No, bierzemy Osmana. Tutaj raczej jest... nie mam... bo sojusz z Osmanem? Ja to lecę? Podwijam kiece i lecę, sojusz z Osmanem. Oh my god, pięknie. Szkoda, że przez to stracę Austrię, ale w długiej grze jednak Osman jest bardziej mi potrzebny. Jednak dla nas nastał rok 1450 i to jest oznaka, że czas na wojnę z Brandenburgią i Polską przy okazji. Mamy bardzo dużą koalicję zmontowaną przeciwko nim, a szkoda, że Austria nie chce już być moim sojusznikiem, bo jeszcze by nam pomogła w tej wojnie. Rozpoczynamy atakiem znienacka wraz ze wszystkimi naszymi sojusznikami. Nawet wojsk nie miałem w pełni podniesionych, ale nie potrzebowałem tego dziwo. Stack wipe leciały aż miło. Poleciałem w pierwszej kolejności na wszystkie te prowincje, które miały forty pierwszopoziomowe, czyli tak, pusta stolica, bo najłatwiej wyjąć takie kraje z wojny. Najszybciej padają ich stolice. Miałem też trochę szczęścia, bo o dziwo jakoś boty nie ruszały swoich wojsk. W międzyczasie wpadło mi pierwsze rozwinięcie dla husycyzmu. Myślę, że pójdziemy w zasoby ludzkie, plus 20%. Po upadku jednoprowincjonalnych sojuszników lecę w kierunku Berlina, bo wydaje się łatwy do zdobycia, a samych sojuszników wyjmuję za pieniądze, wojenne reparacje oraz wymuszam zmianę religii na husycką. Udało nam się przejąć oblężenie od buntowników. Wyjebiście, dzięki temu Berlin naprawdę szybko pada, a ja lecę ratować krzyżackie fortece, które do tej pory powstrzymywały Polaków przed jakimś większym udziałem w tej wojnie. Łączę moje armie i lecę toczyć bitwy z Polakami i wojska dosłownie miażdżę, stackwipując je. No i korzystam w zasadzie z tego, że mamy jeszcze troszeczkę lepsze wojsko dzięki trenowaniu go przez 5 lat. Rok później najważniejsze polskie fortece już leżą, czyli Kraków oraz Poznań. Zdobywamy też bardzo powoli Warszawę. Jedną armię rozsyłam i zdobywam po kolei ich prowincję bez fortec, a drugą armią próbuję wyczyścić resztę wojska polskiego, żeby w kolejnej wojnie Polska nie miała dużych rezerw zasobów ludzkich. U Polaków najbardziej mi zależało na humiliacie, co właśnie dostaję. Mamy okazję! No to atakujemy Węgry. I w zasadzie pierwszy stack wipe od razu wlatuje. Drugie rozwinięcie, bierzemy zmniejszony war score przeciwko innowiercom, co powinno nam dać możliwość zjedzenia całej Brandenburgii. Raczej już sojuszu ze Szczecinem nie będę potrzebował, więc go rozwiązujemy. I tak samo nie potrzebujemy już sojuszu z Zakonem Krzyżackim. Natomiast potencjalnie będę chciał mieć sojusz z Moskwą, zobaczymy, a nuż się uda. I wezwę do tej wojny Imperium Osmańskie, chociaż nie jest mi w ogóle Osman potrzebny w tej wojnie, ale nie chcę, żeby Osman zaatakował osłabione Węgry sam z siebie. Tak to będziemy mieli dokładnie ten sam okres pokojowy. I będzie wyjebiście. A we, wpadnijcie na Enebę, obecnie trwa tam wyprzedaż największych hitów listopada. 3% zniżki z kodem Lukas, linki w opisie. Prowincji w regionie Berlina, tutaj zabieram development dla siebie. Będę wypuszczał wasala, będę chciał dla Berlina odbić te wszystkie prowincje, które mogę. Tym bardziej, że mi zależy, żeby szybko zakończyć jednak tą wojnę, bo muszę teraz się pospieszyć, żeby przygotować moją prowincję, zanim wprowadzi się renesans u Osmana. Konstantynopolu. Potrzebuję wyruchu Dori, czy jakkolwiek się to wymawia, wprowadzić 15 punktów dewa, minimum, ale siłą rzeczy będę chciał tutaj wprowadzić renesans dla naszego kraju, gdzie najpierw się wolę jednak sfokusować, żeby tutaj weszły punkty dyplomatyczne oraz militarne, jeżeli się da, ale widzę, że mi będzie tego brakowało, więc dopełnimy sobie również od czasu do czasu administracyjnymi. Będziemy też chcieli zjadać naszych wasali, więc poprawiajmy z nimi jednak relacje. Kto wypuścił Brandenburgię? Ale się wkurzyłem. No to korujemy. Pierwsze rozwinięcie oczywiście manpower. Instytucja wprowadzona. Możemy teraz ją wykupić. Mamy też powyżej 15 punktów developmentu. Renesans w całym kraju wprowadzony i powinien nam się zaraz pewien event odpalić. Chociaż nie wiem, czy nie muszę mieć wtedy pokoju, żeby on zaszedł. A nie, jeszcze brakuje mi prestiżu. Muszę mieć powyżej 50. Tylko muszę poczekać z 2 lata, zanim zakończę tą wojnę. Od Muniś weźmiemy sobie, żeby zerwali wszystkie rywalstwa. Da nam to dodatkowy prestiż. A on również zmniejsza nam agresywną ekspansję, jak i pozwala, żeby nam szybciej spadała. Nie wiem czemu Osman poszedł na moją stolicę, skoro zaraz tutaj będziemy mieli ładny spawn buntowników.
ale wcale mi to nie przeszkadza, szczerze mówiąc. Odpalmy sobie jeszcze pacyfizm, bo jesteśmy tak miłującym pokój narodem, jak Czechy. I w sumie przecież od dawna mam doradcę o połowę tańszego, który również przyspiesza mi opadanie agresywnej ekspansji. 3,4 punkta na rok. Skoro Osman mi zakończył czyszczenie buntów, mamy też listopad, możemy też kończyć w takim razie wojnę. Koalicji za dużej nie będzie. Tyle mi wystarczy. Weźmy też ponownie prestiż od naszego stanu mieszczańskiego. Mamy go 52. No i mamy ten event Facilitating. Nie wiem, jak to tłumaczyć na polski. Zobaczcie, zmienia nam się produkcja w tej prowincji na gemsy. Oraz zwiększa się ich cena o 25%. Zwiększa się też produkcja, no i wartość handlu. Niesamowicie mocne. Plus zmieniliśmy autonomię. Teraz możemy się zająć normalnie naszą kopalnią złota. Tak jak należy. Po wojnie wracamy do trenowania. Najemników jeszcze nie rozwiązuje. Żaden kraj nie ma więcej niż 15 agresywnej ekspansji z Czechami. W życiu tej misji nie zrobi. W sumie fokus zmieńmy na punkty administracyjne. Będę ich sporo jednak potrzebował. Shadow Kingdom. No co się może wydarzyć? A to ciekawe. Myślałem, że jak będzie pruska konfederacja i Polska będzie miała okres pokoju z zakonem, to nie będzie mógł być zakon zaatakowany. No trudno. Będziemy musieli stoczyć jeszcze jedną wojnę z Polską, żeby te prowincje zostały uwolnione. Teraz czas na małą, szybką wojenkę, w której będziemy robili coś strasznego. Mianowicie zdobywali dostęp do morza. Tak, tak, tak. Tylko wiecie, pacyfizm idzie w lewo, my idziemy w prawo. Dziękuję. I czas przywrócić pacyfizm. Serio, Austrio, toczysz wojnę o Unię Personalną nad Węgrami? Ty wiesz, że to oznacza, że ja ciebie też zaatakuję. Cyk, mamy dostęp do morza. Piąty poziom technologii administracyjnej. No i teraz trzeba zdecydować, jaki build idei zrobić. A tutaj jest kilka dobrych rozwiązań. Jeżeli chcemy zbijać jak najszybciej agresywną ekspansję, no to dyplomatyczne z humanistycznymi na start. Jeżeli chcemy robić nasz kraj pod militarne rozwinięcie, to myślę, że innowacyjne, jakościowe oraz ilościowe będą bardzo mocnym początkiem. Teraz przywalić religijnym wariatom. What the fuck? Pierwsze rozwinięcie, lecimy oczywiście agresywną ekspansję. Czas na nowych rywali. Jeden z nich będzie oczywiście Austria, a drugim myślę, że Dania. Raczej Francji nie chcemy mieć na rywalu, szkoda, że ją mamy w ogóle. No i mamy to, zjedliśmy naszych wasali. Możemy wziąć tą misję i niestety musimy teraz poczekać z misjami na Węgry oraz na Polskę, bo od Polski musimy wypuścić Gdańsk, a od Austrii musimy wypuścić Węgry. A my tymczasem mamy okazję, żeby zaatakować Austrię, która toczy wojnę z Wenecją, więc jest zajęta, a ja mogę wciąż wezwać Osmana. No to lecimy na zabawę. Podobnie jak w wojnie z Brandenburgią, na początku lecimy na jednoprowincjonalnych sojuszników austriackich, wyjmujemy ich za pieniądze oraz zmianę wiary. Następnie jak już upadli, wracamy i czyścimy armię austriackie, które jakoś bardzo głupio się podzieliły i dzięki temu możemy im rąbać stack wipe. Następnie już tylko zostaje nam obleganie ich prowincji, co w zasadzie zostawiamy Osmanowi, bo pamiętajcie, że on w tej erze robi to błyskawicznie. Często mówię wam, jak ważne jest klikanie misji w odpowiednim momencie. Podobnie jest tutaj w przypadku Węgier. Jeżeli teraz byście kliknęli misję na podbój Nitry, dostalibyście tylko i wyłącznie roszczenia terytorialne do obszaru Węgier i to jeszcze nie całych. Dlatego wynikiem wojny jest zerwanie Unii Personalnej Austrii nad Węgrami. No ale kiedy Unia zostaje zerwana, ponownie my możemy ustanowić naszą Unię Personalną nad Węgrami. Pamiętajcie, że to casus belli trwa 15 lat lub do śmierci obecnego władcy. Dlatego warto jest je kliknąć dopiero tuż przed wypowiedzeniem wojny Węgrom. Na szczęście w międzyczasie zdobywam sojusz z Moskwą. Tylko moje punkty dyplomatyczne bolą. I teraz atakujemy Polskę, od której będziemy uwalniali następujące prowincje. I tak musimy jak zwykle na chwilę stać się mniej pacyfistycznym narodem, ale zaraz potem jedziemy z koksem. Wolfgastu nie atakujemy osobno, od nich potrzebuje tylko jednej prowincji, ale w pierwszej kolejności na nich się właśnie skierujemy. I cyk, znowu miłujemy pokój. Bijemy się z armią polską pod Pragą. Niestety doszli aż tutaj, bo uciekają przed Osmanem, który w tym momencie ładnie już okupuje ich prowincję. Widziałem, że ja tutaj fortecę budowałem i tak się zastanawiałem, czemu jej tu nie ma? Bo się jeszcze nie zbudowała.
Chociaż jak tak patrzę, Gdańsk jest dość mały, to ja sobie go wezmę po prostu na wasala. Jako, że nie przewiduję kolejnych wojen, gdzie byłby nam przydatny Osman, to poprawiajmy jego nastawienie wobec nas, żeby było przynajmniej na plus 80. Da, heretycki król, no i co? Upokorzymy się przed katolikami, przed papieżem? Jednak nie. Tylko, że teraz wszystkie katolickie kraje dostały na mnie Cassius Belli. Nie, takiego władcy to ja nie chcę. W sumie to może jeszcze zdążę to kliknąć. Austria spadła z rowerka, to może sobie jednak kliknę również tą misję, żeby dostać misję na wasalizację jakże przepotężnej Brandenburgii. To ja potrzebuję przecież tej całej kultury saksońskiej najlepiej dla mnie. Ups, to zacznę sobie ją powoli bardzo u nas wprowadzać. I tak nie mam na nic do innego do wydania punktów dyplomatycznych, szczerze mówiąc. A, i odpalmy może sobie też misję na pojawienie się centrum husyckiej reformacji u nas w stolicy. Mamy zamek w Legnicy, no to ten prowincję obok możemy skasować, nie będzie wycieczek w zamkach w przyszłości. I na ciebie czekałem, transfer subject. No bo w sumie po co brać za 60 warscora Gdańsk, jak mogę mieć za połowę tej ceny? Chyba. Zgadza się. Jej, 108 agresywnej ekspansji, zawsze o tym marzyłem. Ej, patrzcie, na to daje nam mniej agresywnej ekspansji. Ciekawe. I trochę zadłużę Polskę, żeby kolejna wojna za 8 lat była znacznie łatwiejsza. A teraz czas na małe, szybkie wojenki. Chociaż jak to mówię, to się zawsze źle kończy. Cyk. I cyk. Nie no, co jest? Węgry są tak słabe, że zostały zaatakowane przez dwuprowincjonalne Chili. Chili jest tak ostre, że szok. Ewentualnie chce dać się podbić. I cyk, nakarmiliśmy Brandenburgię, zdobyliśmy Turingię na wasala, a naszym kolejnym celem już niedługo będzie Saksonia. Trochę pieniędzy mi się zebrało, to zabudujmy nasze Czechy, żeby więcej pieniążków mieć. Zbudowałem też workshop na naszej tutaj pięknej prowincji, dzięki czemu możemy stworzyć czeskie kryształy. Oh my god, to jest jeszcze piękniejsze, jak to wszystko widzę. O nie, co to Chili zrobiło moim Węgrom? Nic to, zostało nam tylko przywrócić teraz chwałę Węgier. Najpierw oczywiście zdobywając ich pod naszego buta. Tak, 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 pacyfizm był, wojna. Znowu chwalmy pokój. Węgry na Exodusie, ale i tak ich dopadamy. Boże, oni naprawdę mają fajną tą zbroję, taka zakuta cała. Ech, ten moment, kiedy dwóch twoich sojuszników się pierze wzajemnie, a ty nie możesz przez to zdobyć Polski i Podunię. Polsko, ciesz się wolnością. Jagiellon dożył 63 lat? Jakim cudem oni mają siódmy poziom technologii w takim razie? No i czas sięgnąć po polską koronę. Przy okazji również litewską, pamiętajcie. O, jeszcze zdążę cyknąć sobie technologię. No i czas na wojenkę z Polską. Oj, to będzie istna przejażdżka po Polsce. Ludwik Sokol! No daj nam sporo prestiżu. Kim jest Ludwik Sokol? Tam hookers, tańsza technologia. Sama wojna z Polską idzie tak łatwo, że zanim zdobyłem weneckie fortece, no to nagle cała Polska i Litwa są pod okupacją osmańsko-moskiewską. Za łatwo, za łatwo. Zdobywamy Unię nad Polską i siłą rzeczy Unię nad Litwą. Easy wojna. Powiem szczerze, ta wojna była w cholerę łatwa. No ale nie ukrywam, sojusz z Osmanem i Moskwą nie mógł spowodować, że ta wojna będzie inna. W sumie nawet nie muszę poprawiać i utrzymywać już pozytywnych relacji z Litwą, bo zrobiłem to przed wojną, więc może zaczniemy poprawiać z Polską, bo nie ukrywajmy, brakuje mi dyplomatów. Całkiem nieźle zaczyna to już wyglądać. No to nasze wojska wracają do treningu w dźganiu. Znowu. W sumie to nawet nie sprawdziłem agresywnej ekspansji. I tak chyba nadal nie mam jakiejś za... No dobra, jestem na granicy. Burgundzka sukcesja. No tak, zostały jakieś dwie prowincje im. XD, będą się bili o te dwie prowincje, naprawdę. A, już mają wojnę, jak fajnie. W sumie odpalmy też anektowanie naszej wasali, żeby było tańsze, bo naprawdę potrzebuję tych dwóch dyplomatów. Szybko! No i odpalili się protestanci. Tak, moglibyśmy teraz zmienić naszą wiarę na protestancką jednym kliknięciem, ale nie, lecimy w husa. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmiało. What the fuck, Saksonia jest cesarzem? Dobra, wszystkie unie na razie zabezpieczone. Ech, i sojusz z Moskwą się zakończył, bo chcą ziemi polskich. A wiecie, co jest najlepsze? Brakło mi dosłownie jeden raz ulepszenia naszych tutaj relacji, żeby oni nigdy nie chcieli moich ziem. No nic, trudno. Będzie wojna z Moskwą, kiedyś. Ale za to mamy Francję w sojuszu.
chyba. O, jest. No i mam 36% saksońskiej kultury, co oznacza, że muszę chyba jeszcze zjeść Saksonię dodatkowo. I tak, macie rację, popełniłem jeden duży błąd. Podczas wojny z Polską nie zabrałem dla siebie Krakowa, a ten monument tutaj dałby nam naprawdę sporo. No, protestanci się pokazali, troszeczkę ich tutaj jest i nawet dość fajnie się rozproszyli po całej Europie. Pan Ludwik z Rozmitalu, naprawdę przekoksany generał, cieszę się, że dołączył do naszej służby. No cóż, a nam nie pozostało nic innego jak w pokojowy sposób podbić Saksonię i dołączyć ich ziemię do naszej. A nuż wtedy kultura saksońska będzie na główną w naszym kraju i cyk, zjadamy Saksonię. Co prawda da mi to małą koalicję, ale raczej ją przetrwamy. What the fuck? A to ci niespodzianka? No to w sumie zaatakujmy największy kraj, który może wejść do koalicji przeciwko mnie. No bo cała reszta to szczerze mówiąc nie jest zbyt groźna dla nas. Petition for membership. Co? Że Węgry dołączą do Holy Roman Empire? Okej, to będzie ciekawe doświadczenie. Jej, Węgry dołączyły do Chre. Powiem szczerze, że to jest dość dziwny widok, coś takiego jak cała ta Francja do Holy Roman Empire mogłaby należeć. O, Szwecja walczy o wolność i Moskwa ją w tym wspiera. No to Dania chyba straciła Szwecję. O, i Dania nie jest moim rywalem, to może poprawmy też z nią relacje, żeby nie wchodziła mi do potencjalnej koalicji. A jego imię to 3 szesnastki, piekło go pochłonie, haha, bo lubi 16. A kto tutaj takie małe staki pozostawiał? No taki bez opieki, maleństwa, nic tylko się w to wbijać. To była pułapka! No, na dwóch widusach mogę nie dać rady. Chociaż. Węgry przybyły z odsieczą. Nie róbcie tego, dzieci, to tylko prosi wchodzą na dwóch midusach w przeciwnika, to wszystko jest wyliczone zazwyczaj. Całą Saksonię dodajemy do state'u i korujemy. Wow, ile to punktów mnie kosztowało. 4%, naprawdę? No i mamy erę reformacji i chyba pierwszy raz zaczynam erę reformacji z możliwością odpalenia od razu złotej ery. Co nie ukrywam, będzie nam potrzebne, ale myślę, że dopiero po stworzeniu Prus. No, myślę, że Show Strength jak najbardziej mnie zadowoli. Dostajemy po 100 punktów każdego rodzaju. Mam plus 30 Power Projection, czego w zasadzie nie potrzebuję, bo i tak mam maksymalną ilość. Sojusz z Osmanem raczej już zabezpieczony. A nam nie pozostało nic innego, jak szykować się do podbicia całej linii wybrzeża dla nas. W Berlinie wprowadziłem kolonializm ze względu na to, że mamy tutaj kulturę saksońską. W sumie mamy też już odpalną politykę na lepszą piechotę. I jako trzecie rozwinięcie weźmiemy sobie idee ilościowe. Zmieniłem też fokus totalnie na punkty militarne. Czas powiększyć trochę koalicję przeciwko nam. No, koalicja nam rośnie, ale nie przejmujemy się tym, chyba. O, koalicja się rozwiązuje, no któż by się spodziewał? Okej, to już będzie prawdziwe przegięcie, ale lecimy z tym. Chyba wciąż mam za małą koalicję, bo toczę tylko 3 wojny naraz. No to już zaczyna być ciekawie, nie ukrywam. Nawet państwa włoskie zaczynają wchodzić w koalicję. Po prostu świat nie chce zobaczyć potężnej czeskiej floty. Cóż za dyskryminacja, jednym słowem. Ech, i dosłownie brakuje mi tylko i wyłącznie zdobycia Sjelandu, żebyśmy mogli zjeść Danię na jedną wojnę. No ale musimy poczekać, żeby mi się skorowała jedna prowincja i przystępujemy do końca. Jednak nie, bo skończył mi się czas spokoju z Austrią. Więc musieliśmy przystąpić do jej zaorania. Czemu nie mogę wzywać sojuszników? Ja tego nie rozumiem. Najśmieszniejsze jest to, że gdyby nie mój sojusz z Francją, to nad Francję mielibyśmy w koalicji. Ups. Tego nie przewidziałem, powiem szczerze. Chyba powinienem nazwać ten odcinek jak rozpętałem pierwszą wojnę światową w 1527 roku. O masakra, przegiąłem. Na ten moment oszczędzałem złotą erę. No dokładnie nie na ten moment, ale nie mam wyboru, musimy odpalić. No nic, musimy porozwalać armię naszych przeciwników po kolei. Raczej powinniśmy im dawać radę bez większego problemu. Wszystko kwestia tego, kto ma więcej armat w armii, kto ma lepsze statystyki armii. No jak na razie nasze rządzą. No niestety raczej tej wojny nie wygram, ewentualnie bardzo mnie zacofa. Dlatego wypuszczam zakon krzyżacki, bo muszę. To jest częścią tego peace dealu. Oraz oddaję parę prowincji francuskich.
No, wojna była znacznie trudniejsza niż myślałem. Jeszcze nie jestem gotowy do aż tak potężnych starć. Musimy uratować nasz sojusz z Francją. No bo mnie kosztowała. Kosztowało mnie to. A ten dupek jeszcze se Prusy stworzył. No co za typek. Nieważne, jak podbijemy Prusy, to i tak będę mógł stworzyć Prusy. Nie ma problemu. Boże, ta technologia za 200 punktów. I trochę mieliśmy też pecha z drugą wojną. W sensie, że Osman toczył też wojnę równocześnie z Mamelukiem i pomagał nam. Gdyby Osman był w tej wojnie od początku, znacznie lepiej by poszło. Wreszcie saksońska kultura staje się naszą główną. Najgorsze jest to, że mam teraz tą durną wojnę, która mnie blokuje w robieniu kilku ważnych rzeczy. O, a to fajnie. Kastylia już ma znacznie mniejszą agresywną ekspansję. Wyjebiście. Zresztą jak to wygląda w okolicy? No, Austria nadal 234. Polskę dodać od Holy Roman Empire? No dobra, niech będzie. No, możemy stworzyć Prusy. Ale musimy podbić najpierw Prusy. Wyjebiście. Uwielbiam automatyczne białe pokoje, bo ze sobą nie walczymy. Możemy stworzyć Saksonię. I w sumie muszę sprawdzić, bo może Saksonia ma jakieś fajne misje, żeby sobie nabić jakieś pewne modyfikatory. Ale to wydaje mi się, że dopiero to byśmy zrobili po wojnie o Wiedeń. Przeniosłem też nasz handel do Lubeki. Przywróciłem nasz sojusz z Francją. I myślę, że zaatakujemy teraz od razu Austrię o terytoria, które muszę zdobyć. Dla ułatwienia wezwiemy sobie Osmana do tej wojny. No troszeczkę pograłem bez was, bo w zasadzie odbijałem te terytoria, stoczyłem jeszcze jedną szybką wojnę koalicyjną, tylko nie pozwoliłem na jej wybuchnięcie, po prostu sam ją zaorałem. A sprawy mają się następująco. Możemy już utworzyć zarówno Prusy, jak i Saksonię. No, tylko jak okoruję te terytoria. Przeczuwam jednakowóż, że będę miał drobne problemy z Gaveringiem. Mamy też 100% innowacyjności, jesteśmy sporo do przodu, nabijam też profesjonalizm już bardzo szybko, no a nasi generałowie stanowią niezłą śmietankę. Obecnie też szykuję claim roszczenia terytorialne na wszystkich w zasadzie naszych sąsiadów, żeby móc ich atakować, jak tylko będą mi wchodzili w koalicję, ewentualnie tuż przed wejściem w koalicję, jak mi zejdą trusy, żeby wypowiadać co miesiąc po miesiącu wojnę każdemu z naszych sąsiadów. W sumie to tak nawet nie sprawdziłem, jakie ja mam monumenty w okolicy. Na pewno mamy nasz w stolicy, na pewno mamy bramę brandenburską, którą fajnie byłoby zrobić, bo armii tradycyjnie zwiększone podczas bitew, bardzo fajne. Malbork raczej nie jest wart uwagi, chociaż garnizon dość fajny. Stolica Węgier wyjebista. Jakby połączyć Malbork z Bran Castle, byłoby wyjebiste. Bardzo mocne. Nie wiem, mogę jeszcze zmieścić mój Gavering, tylko paląc development administracyjne. Budynki do Gaveringu praktycznie wszędzie już mam. Jej, 514 Gaveringu, wyjebiście. No i super, możemy stworzyć Prusy oraz Saksonię. W zasadzie nie mam już żadnych więcej misji do wykonania. Zrobiliśmy nawet czeską Rzeczpospolitą. Gdybym grał pod Katoli, no to jeszcze byśmy pewnie zrobili całą ścieżkę imperialną, bo daje fajne modyfikatory. A zwłaszcza to lata separatyzmu i Monarchy Diplomatic Skill plus 1 zawsze do końca gry. Nie zrobimy też szybko, siłą rzeczy, misji na zwiększenie developmentu i na do końca gry produkcję w naszych prowincjach, bo wymagana jest era oświecenia. No, a te misje wymagają wojny dalszej z Osmanem, więc dość słabo. W sumie tworzymy najpierw w Saksonię, biorę ich misje i ambicje. I mamy piękny napis Saksonia zasłonięty przez nasze fortece. Jakieś misje dodatkowe dostajemy. Skrócenie separatyzmu, zmniejszenie kosztów nawracania kultury. Potem tutaj dokładnie to samo. O, na 20 lat dostajemy morale, dyscyplinę. Jak miło i przyjemnie. Rozwój Lipcingu, czy jakkolwiek się to wymawia. Dostaliśmy tam centrum trade'u. Tej misji szybko nie zrobimy, ani również tej misji za szybko nie zrobimy. A z tego co patrzę, to większość daje tylko jakieś chwilowe 20-letnie rozwinięcia. Ej, idee saksońskie też są fajne. Development, doradcy, goods produce, dyscyplinka, no ale jednak tracimy tańszą technologię i mega tańszych doradców. Co już widzę, niech nam się to przeliczy tak czy siak miesiąc. Ha, jednak na plusie wyszedłem. Nie jest tak źle. No ale my chcemy stworzyć coś innego. Prusy. Przyjmujemy pruskie ambicje i niestety to, co jest najgorsze w Prusach, to ich kara do Gaveringu. To, co dostajemy, mianowicie, no to przepotężne idee militarne. Dyscyplinka, tradycja armii, moralki zwiększone oraz jakość piechoty zwiększona o 20%. No, development też może być. Ale z tworzeniem Prus, powiem szczerze, wstrzymam się jednak do tego momentu, kiedy wprowadzimy
szóstą reformę. A w międzyczasie, jak tylko, jak widzicie, schodzą mi trusy, będziemy atakowali kraje w kierunku Holandii. Z Holandii sobie zrobimy przepotężnego wasala, którego będziemy karmili w przyszłości. Ha, muszę pamiętać, żeby po tej wojnie spłacić całą Francję, bo jest bezużytecznym sojusznikiem. A tak, Osman, to nam się mega przydaje. No, tylko niestety mamy te głupie wojny koalicyjne, na to niestety nic totalnie nie poradzę. O, naszą flotę też możemy wystawić. Niech broni przejścia. I teraz to was zaboli, zobaczcie ile ja za to bólę, a nie muszę, tylko nie mam już na co punktów wydawać. Chociaż w sumie może czas doprowadzić do rozwiązania po prostu Holy Roman Empire. Sprawić, żeby wszyscy, włącznie z cesarzem, weszli mi w koalicję przeciwko mnie i stoczyć taką wojnę koalicyjną. Ej, i wiecie co jest najlepsze? Właśnie taką wojnę mam, jak tak klikam w sobie. Osman, posiłki nadciągają! Ups, niepotrzebnie się tak biłem. Osman, daj posiłki! Ładny wpier... nawet chodzi. I ci tani doradcy, zobaczcie jakie to jest mocne na Czechach. Zrobić builda pod doradców. A jeszcze jakby doszły monumenty, a przecież są tutaj w okolicy na tańszych doradców. W sumie taka wojna nie jest jakaś straszna, wszystko leci na Osmana jakimś cudem. Mam już większość stolic zdobytych, więc teraz będę trzymał armię w parach po 60 tysięcy. No i lecimy odbijać moje prowincje, jak i niszczyć ich wojska. I jakby to powiedzieć, czas rozwiązać Imperium Świętego Romana. I to jest dla nas bardzo na rękę, bo będziemy mogli teraz po stworzeniu Prus praktycznie od razu stać się Imperium, tylko muszę zdobyć dodatkowe 100 dewa, bo w bitwach to oni chyba ze mną szans za bardzo nie mają. Jak tak mam okazję robić co chwilę stack wipe'y i nawet się tym za bardzo nie przejmować. Najbardziej mnie wkurza jednak to, że jak gdzieś tutaj się wbijam w przeciwnika, to on od razu mi ucieka. Jest bardzo mi ciężko znaleźć jakieś większe staki, żebyśmy mogli stoczyć bitwy jeszcze na takich sprzyjających tam warunkach, żeby mogły lecieć stack wipe'y za stack wipe'ami, chociaż i tak lecą. Żeby to właśnie przeciwnik dostawał minusy, jakoś tak sprytnie dzieli te armię, ucieka cały czas, tutaj jest 80 tysięcy, więc nie ma sensu tego się wbijać, stack wipe'u nie będzie. Chociaż czasem też się udaje tak wbijać i szybko robić stack wipe'y, że przeciwnik po prostu się nie wyrabia z dosyłaniem armii, mimo iż stoi realnie tuż obok. Yeah. Tudu, nadchodzi czeska ciężarówka stack wipe'owa. Bum, 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 bum. I kolejny stack wipe. I kolejny stack wipe. Ktoś tu jeszcze zamawiał stack wipe'a? Poproszę państwa. Kolejny ej, dobra, Osman mi się wpierniczył. Czy będzie stack wipe? O tak! I wojska uciekły przeciwnika, jak tutaj siedzą, jak się boją. Oni wiedzą, że ja nadchodzę. Tu przeczuwam rzeź, bo przed chwilą widziałem piękną bitewkę, tak? I kolejna rzeź się udało się, ale nawet jak wszedł odnowienie morali i tak poszedł stack wipe. Oh my god, jakie to jest piękne. Symfonia rozpierdolu się rozpoczyna. Chcieliście, żebym poprzednio Prusy wypuszczał? O wy, jak ja się tu zemszczę na was. Tyle śmierci i zniszczenia, żebym zdobył 4 prowincje. Ładne straty przeciwnikowi zadałem. My najwięcej mamy w sumie na attrition. I to nie jest osmańskie. O kurde. Jeszcze niecałe 40 de... No to w sumie dojem sobie Holandię. I zobaczcie, 2 razy zaorałem Holandię na pieniądze i skasowała swoje forte. No i super, stajemy się Imperium. Nie no serio? Gdzie im została prowincja? Tego nie było przed chwilą. No to terytoria Holandii dostała Frytlandia, czy jakkolwiek się to wymawia. Aha, no to jazda po bandzie, muszę uważać na Francję. No nic, co, mamy zapasy, zaraz będziemy mieli ostatnią reformę, no to twórzmy Prusy. A same Prusy oprócz tego trochę misji też dają mi nieźle do wykonania. Bardzo dużo misji. O, reforma armii, to mi się podoba. Odnowienie Berlina, wyjebiście. O, kolejna pruska reforma tym razem. Ale ja mam już za dużo punktów militarnych. Na szczęście mam na co je wydawać, wszystko leci w militaryzację. A to nam daje dodatkowe 10% dyscypliny, 20% recover morale, 20% szybsze odnawianie manpowera oraz zmniejszony koszt wojska o 20%. Czy Prusy mogą być prawosławne? Bo tutaj też mamy zmniejszony koszt o 10%. No ale najlepsze to są te claimy, które podostawałem. Będziemy dalej atakowali w takim razie. Tylko jak z Gaveringiem sobie poradzę. Nie wiem jak to zmniejszyć. Naprawdę, jak sobie poradzić z Gaveringiem na Prusach? Ja pomyślę, zastanowię się. Pamiętajcie, jeżeli chcecie kolejnego odcinka, zostawcie łapki. I lecimy z bardzo dużymi podbojami. Myślę, że kolejny odcinek to będzie 100 lat
podbojów samej Europy i stworzenie pruskiej Europy, realnie.